18 lipiec 2022. Łączymy się modlitwą z pielgrzymką do Stulec, do Geczwałdu, księdzem Woźnickim. Święty papież, polski papież Pius X. Berdan, błogosławiony Bernard Lichtenberg, Jakub. Oto Majhofer, zamęczony za udzielenie chrztu męczennicy z Lübeck, ksiądz Lange, Hermann Lange. Johannes Prasek. Edward Müller. Czech zgiletynowany 10 listopada 1943 roku w Hamburgu. Kapłanów z Lübeck, skazanych na karę śmierci w klasztorze świętej Maryi Magdaleny z 1229 roku w Lübeck. O nich tutaj, w Hamburgu, w tym kościele 12 października w 1986 roku zaczął mówić papież Franciszek. Kapłani zgilotynowani, tak jak 16 karmelitanek bosych 17 lipca w 1794 roku w Paryżu. A wczoraj wyruszyła pielgrzymka z Wronieckiej przez Stulce do Geczwałdu, do Matki Boskiej. Nasz ksiądz Michał Woźnicki, wysłannik Matki Boskiej, urodził się w rocznicę jej pierwszego umocnienia, które dała swoim objawieniem się apostołowi Jakubowi. Było to 20 stycznia 40 roku w Saragosie. Ministrantem księdza Michała Woźnickiego, urodzonego 20 stycznia w 1966 roku, jest Jakub. Grzesznik, tak jak ja, grzesznica, która przypielgrzymowała 17 lipca 1981 roku z Gdańska do Hamburga. Rano nie wiedziałam, że w południe będę w Hamburgu, że będę leciała do Hamburga. Tak przysłała mnie Boża Opatrzność za przyczyną siostry Faustyny, której zostałam zawierzona, zanim przyszłam na świat. Świętej Tereski, której byłam zawierzona, zanim przyszłam na świat. A urodziłam się w dniu, kiedy aresztowano 3 kapłanów. Było to 7 lat po wojnie. Torturowano ich 3 lata jako szpiegów Watykanu. Dlaczego? Pielgrzymuję śladami świętego księdza. Urodził się tak jak ja, taka sama data, 7 lutego. W 1913 roku w Hamburgu. Dzieciństwo spędził w Ostrowie Wielkopolskim. Ksiądz Józef Woźniak. Jego pierwsza placówka jako kapłana w 1939 roku, święcenie otrzymał w Poznaniu, były Owińska. Były klasztor Cysterek.
był więźniem Dachau. Od 29 października 1941 roku do 29 kwietnia 1945 roku, kiedy Amerykanie, uwalniając więźniów, zamordowali 560 Niemców, wyciągniętych w większości ze szpitala. Kiedy Amerykanie bombardowali klasztor urszulanych w Landshut, wszystko dobrze zaplanowane. Wtedy Anglicy uwolnili obóz Zandbostel, gdzie zamordowano 56 tysięcy rosyjskich więźniów. A w Hamburgu 17 lipca w 1932 roku zorganizowano Krwawą Niedzielę. Była to rocznica 200, kiedy 17 lipca w 1932 roku wielkim mistrzem krzyżackim został wnuk Kolejana III Sobieskiego, Klemens August. Miał 32 lata. A urodzony w Brukseli w rocznicę urodzin dziadka 17 sierpnia 1700 roku. Jego matką była niezwykła Teresa Kunigunda Sobieska, Wittelsbach. Urodzona na Wawelu 4 marca, koronowana w łonie matki 2 lutego. Ślub miała w Warszawie z Maksymilianem Emanuelem Wittelsbachem 14 na 15 sierpnia 1694 roku, a potem już była w Brukseli, w mieście, którego powstanie jest 8 maj 1966 rok. Herb jest Michał Archanioł. Michał Archanioł, patron Niemiec. Michał Archanioł, który się ukazał 16 października w 1709 roku na górze świętego Michała we Francji. Wiedzieli o tym barbarzyńcy, którzy ścieli 16 października w 1793 roku Marię Antoninę, prawnuczkę polskiej królowej Eleonory, która miała niezwykły ślub na Jasnej Górze 27 lutego w 1670 roku z prawnukiem Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa, polskim królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim, który urodził się w tym samym zamku Foleskim, co urodził się prawnuk Żółkiewskiego, Jan III Sobieski, 17 sierpnia w 1629 roku. Było to tylko 7 dni po poświęceniu kamienia węgielnego kościoła świętego Józefa na Kalenbergu 10 sierpnia, czyli świętego Wawrzyńca. Przy poświęceniu kamienia węgielnego na zlecenie cesarza, który był bratem dwóch polskich królowych, była tam Cecylia Renata, jego córka, i Ferdynand III, jego syn. Sierpnia 1942 roku w Dachau zamordowano księdza Detkensa. Jest taka parafia jego patronatu na Bielanach w Warszawie, gdzie jest serce króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. I tam cyrkowiec nazywający się kapłanem,
urządził profanację Eucharystii 28 kwietnia 2019 roku. A tego dnia byłam w Dachau, w Karmelu Krwi Chrystusa, założonym 28 kwietnia w 1963 roku przez biskupa Neuheuslera, który był więźniem Dachau od 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa wietnamskiego 11 lipca w 1941 roku. Był tam więźniem przez 4,5 roku. Został uwolniony 24 kwietnia w 1945 roku. Było 132 prominentów, hrabiów. Zamoyski był tam. Iza Vermeeren, która była już jako zakonnica, była dyrektorką szkoły Zofii Barat, szkoły tutaj w Hamburgu. I tego dnia, 24 kwietnia 1945 roku, we Francji, w obozie koncentracyjnym, został założony seminarium duchowne, tak zwane seminarium duchowne za drutami kolczastymi. Dał na to zgodę nuncjusz papieski. Późniejszy papież Jan XXIII, mason, którego zainstalowano 28 października w 1958 roku. A po 666 miesiącach go kanonizowano razem z JP2, Lolkiem z Wadowic, którego wykreowano na polskiego papieża. A teraz są wielkie sanktuaria w Waszyngtonie, w Polsce. Jest również Bożego Miłosierdzia Kościół w Oświęcimiu, gdzie króluje właściwie świętym jest Jan Paweł II. A kościół jest niezwykły, bo powstał, Macharski go poświęcił 16 października w 1983 roku w rocznicę zgilotynowania Marii Antoniny, francuskiej królowej. Zaplanowanego mordu. A kościół powstał w miejscu kaplicy Serca Jezusa, założonej 23 maja w 1916 roku. A kapelanem został Jan Świerc, niezwykły kapłan salezjanin, który urodził się 29 kwietnia w 1877 roku przed objawieniem się Matki Boskiej w Geczwałdzie. Aresztowany z 12 salezjanami 23 maja. W 1941 roku w obecności jego parafianina Lolka z Wadowic. I został nasz ksiądz Jan Świerc z 12 salezjanami skutymi z Żydami przewieziony do Oświęcimia 26 czerwca w 1941 roku, żeby tam w potworny sposób go zaszlachtować 27 czerwca w 1941 roku. W rocznicę objawień Matki Boskiej w Geczwałdzie. Teraz wszyscy pielgrzymują do Matki Boskiej w Geczwałdzie z polskim papieżem Piusem X, z naszym wybranym przez Matkę Boską kapłanem, księdzem Michałem Woźnickim. Dzisiaj był w Tulcach i modlił się za
naszych kapłanów, księdza Józefa Woźniaka, więźnia Dachau, urodzonego w Hamburgu, za kapłana Kustosza, który został zamordowany w Dachau, za prezydenta Bydgoszczy, który urodził się w Tulcach, Barciszewskiego, zamordowanego 11 listopada w 1939 roku w Bydgoszczy. Tego samego dnia ksiądz Józef Woźniak był świadkiem likwidacji 1000 pacjentów ze szpitala psychiatrycznego urządzonego w byłym klasztorze Cesterek w Owińskach. Święty papieżu Pił się X, święty papieżu Benedykcie V, który zmarł na wygnaniu w Hamburgu, święty papieżu Celestynie V, wszyscy święci, Matko Boża Nadziei, nasz Hermanie Kolejnie, wszyscy wspomagajcie księdza Michała Woźnickiego, jego pielgrzymkę o prawdę, a chodźcie razem z biskupem, towarzyszy mu biskup Bruno, który był jednym z wspomagających Przemysława II w fundacji klasztoru na Wronieckiej. A urodził się ksiądz Michał Woźnicki tego samego dnia, co burmistrz Hamburga w Bremen, który wyszczepia wszystkich, który rezyduje w ratuszu stojącym na klasztorach, które powstały wcześniej, też w fundacji biskupa Bruno i Adolfa IV. Jezu, ufam Tobie, wszyscy kapłani, wspomagajcie naszego księdza Michała Woźnickiego. Prosimy Cię, Matko Boża Nadziei, o biskupa Jacka Bałębę. Jezu, ufam Tobie.